Witajcie! Dziś porozmawiamy o jednym z najbardziej rozpoznawalnych minerałów, o ametyście. Dowiemy się, co sprawia, że ma tak niesamowitą barwę, gdzie można go znaleźć i jakie ma zastosowania. Ametyst to odmiana kwarcu, czyli krzemionka o wzorze chemicznym SiO2. Jest odporny na działanie większości kwasów, ale rozpuszcza się w kwasie fluorowodorowym. No dobra. Ale co kryje się za jego niezwykłą barwą? Fioletowy kolor zawdzięcza obecności centrów barwnych żelaza w strukturze krystalicznej kwarcu. Pomimo, że żelazo kojarzy nam się raczej z zielonym lub pomarańczowym kolorem, odpowiednio Fe2+ i Fe3+, istnieje jeszcze inna, specjalna forma żelaza w strukturze kwarcu. Kluczową rolę odgrywa promieniowanie gamma, pochodzące z rozpadu jądrowego w otaczających skałach. Promieniowanie to może wybić elektron z jonu żelaza Fe3+ i osadzić elektron w innym miejscu struktury krzemionki. Tak powstaje żelazo Fe4+, które pochłania określone długości fal świetlnych, odpowiednio 357 i 545 nanometrów, powodując ametystowy kolor. Aby ametyst uzyskał swoją charakterystyczną barwę, kwarc musi zawierać odpowiednie ilości żelaza, od 10 do 100 części na milion, oraz być poddany wystarczającej ilości naturalnego promieniowania, co prowadzi do utworzenia centrów kolorów FeO4, gdzie atom żelaza wchodzi na miejsce krzemu. Przy ogrzewaniu ametyst może zmienić kolor na żółty lub brązowy, przekształcając się w syntetyczny cytryn. Co ciekawe, czasami przy ogrzewaniu ametyst przybiera barwę zieloną, przekształcając się w rzadki prasiolit. Właściwości fizyczne ametystu są bardzo zbliżone do właściwości kwarcu, poza barwą i czasem przejrzystością. Jednak trzeba uważać, bo ametyst może tracić swój kolor, jeżeli wystawiony jest na długie działanie promieni słonecznych. Ametysty występują na całym świecie, ale ich największe złoża znajdziemy w Brazylii, Urugwaju, gdzie tworzy ogromne geody. Występuje także w Rosji, na Madagaskarze, w Indiach oraz w Polsce, na przykład w okolicach Gór Kaczawskich, rejonu Strzegom-Sołódka oraz w Kotlinie Kłodzkiej. Nazwa ametyst pochodzi od greckiego ametystos, co oznacza niepijany bądź trzeźwy. W starożytnej Grecji wierzono, że ametyst chroni przed upojeniem alkoholowym. Kamień ten był również ceniony w średniowieczu i używany w insygniach kościelnych. Dziś stosuje się go głównie w jubilerstwie oraz jest kamieniem kolekcjonerskim i ozdobnym. Ametyst to nie tylko piękny minerał, ale też ciekawy pod względem naukowym. Jego niezwykła barwa zależy od jonów żelaza i promieniowania, a występuje na całym świecie. Następnym razem, gdy będziecie patrzeć na ametyst, pomyślcie o tym, jakie procesy wpłynęły na jego wygląd. Jeśli podobał Ci się film o ametyście, zostaw polubienie oraz subskrybuj kanał, aby odkrywać więcej ciekawostek geologicznych o minerałach. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz w komentarzu. Do zobaczenia!